Zapalenie tarczycy typu Hashimoto, synonimy to limfocytarne autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, jest najczęściej występującym typem zapalenia i najczęstszą przyczyną niedoczynności tarczycy. Występuje z częstością do 2%, także u dzieci, nawet u małych. Istnieje predyspozycja genetyczna do występowania tej choroby. Stwierdzono, że częściej występuje u osób z zespołem Turnera i zespołem Downa. Wiodącą rolę w rozwoju choroby odgrywają zaburzenia odpowiedzi immunologicznej. Zjawiska autoimmunologiczne zależą od limfocytów T1 i cytotoksycznych limfocytów T, odpowiedzialnych za niszczenie komórek tarczycy. Klasyczny obraz kliniczny choroby to wole o wzmożonej spoistości i nierównej powierzchni oraz stopniowo rozwijająca się niedoczynność tarczycy. Choć w początkowym okresie tej choroby czynność tarczycy może być prawidłowa, a niekiedy nawet może występować krótkotrwały okres nadczynności tarczycy. Jest to wynikiem rozpadu komórek tarczycy i uwalniania hormonów tarczycy do krwioobiegu. O rozpoznaniu zapalenia tarczycy typu Hashimoto decyduje podwyższone stężenie przeciwciał przeciwperoksydazowych lub anty-TG przeciwtyroglobulinowych oraz charakterystyczny obraz ultrasonograficzny tarczycy. W badaniu USG tarczycy struktura tarczycy jest niejednorodna, przepływy naczyniowe w gruczole są wzmożone, a w przypadku dłużej trwającego procesu zapalnego uwidaczniają się ogniska zwłóknień, może także dochodzić do powolnego zaniku tarczycy. W chorobie Hashimoto nie ma konieczności wykonania biopsji tarczycy, jednak w przypadku jej wykonania w obrazie cytologicznym dominują nacieki zapalne. Leczenie polega na podawaniu preparatów L-tyroksyny, aby wyrównać niedoczynność tarczycy. Zaleca się także podawanie małych dawek L-tyroksyny w stanie prawidłowej czynności tarczycy, zwłaszcza jeśli pacjentka planuje ciążę. W ostatnim okresie podejmuje się próby leczenia selenem, ale leczenie to jest w trakcie badań.